16,5 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, w Garwolinie powstał pierwszy niekomercyjny portal. Młodych dwóch ludzi zamierza dokumentować nowożytną historię miasta poprzez publikacje nadesłanych przez czytelników zdjęć. Twórcy portalu chcą ocalić cząstkę historii Garwolina. O nowym pomyśle na przedstawianie historii miasta Waldemar Jaroń rozmawia z Krzysztofem Kotem i Jarosławem Jędrychem, bo to właśnie oni postanowili ten portal utworzyć. Postanowiliście zachować na komputerowym dysku stare fotografie przedstawiające Garwolin. Jak to się zaczęło? Kot Krzysztof. U mnie to się zaczęło właśnie, gdy zacząłem tworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny. W albumach rodzinnych znalazłem zdjęcia z Garwolinem, z kościołem w tle. Później właśnie poznałem się z Sebastianem. Postanowiliśmy razem wspólnie zrobić coś, co ocali od zapomnienia różne zdjęcia, historie ludzi związanych z Garwolinem. Sebastian Jędrych. U mnie trudno powiedzieć, od czego się zaczęło. Najpierw chyba była edukacja szkolna, wydaje mi się, i kształtowanie tej świadomości historycznej przez nauczycieli. I wówczas zostało rozbudzone moje zaciekawienie historią Garwolina i okolic. Potem dopiero było drzewo genealogiczne, które stworzyłem gdzieś tam. I generalnie od tamtej pory zacząłem się mocniej interesować wszystkimi tutaj historiami, wspomnieniami i osobami, miejscami związanymi z Garwolinem i okolicami. I w ten oto sposób powstał pierwszy w powiecie garwolińskim portal historyczny. Na pomysł portalu garwolin.org wpadliśmy niemalże w ten sam czasie z Krzysztofem. Ja najpierw stworzyłem profil na Facebooku, dawny Garwolin i powiat, po czym Krzysztof napisał do mnie, że on w zasadzie myślał w tym samym czasie nad tym samym pomysłem i pomyślałem, że nie ma co dublować pomysłów, że należałoby połączyć siły, skoro my we dwóch mamy zapał, to należałoby połączyć i że będzie silniejszy odbiór takiego tworu. I tak zaczęliśmy myśleć, koncepcję tworzyć, jak powinien wyglądać portal, jakie założenia, jakie cele i tyle. Był pomysł i zapał. Skąd pierwsze zdjęcia, opracowania? Na początku to wszystko było między znajomymi. Powiedzieliśmy, że chcemy ruszyć z takim projektem i wśród znajomych zaczęli szukać w albumach i trafiliśmy na całkiem ciekawy album właśnie u rodziny Filipek, z którego pochodzi większość tutaj zdjęć. No a później zaczęli się zgłaszać właśnie przez stronę na Facebooku. Ludzie zaczęli przysyłać zdjęcia, różne informacje. Czy ludzie rozpoznają siebie lub znajomych na czarno-białych fotografiach? W zasadzie jeszcze mamy za mało zdjęć takich, na których jest dużo twarzy. Staramy się zaciekawić w pierwszej fazie naszego portalu miejscami. Tymi miejscami, które się niesamowicie zmieniły po wojnie w Garwolinie, ponieważ Garwolin generalnie zmienił się niewyobrażalnie. Praktycznie centrum całkowicie zostało zniszczone. Dopiero później będziemy starali się wprowadzić w projekt rozpoznawania osób i miejsc. Będziemy chcieli zrekonstruować przedwojenny Garwolin, a jeśli chodzi o najciekawsze zdjęcia, które do tej pory zebraliśmy, to tak jak można zobaczyć na naszej stronie, jest to zdjęcie rynku, a także są to również jeszcze niepublikowane do tej pory zdjęcia, między innymi widok z wieży przedwojennego, jeszcze niezbombardowanego Garwolina, który zamierzamy to zdjęcie opublikować i czekamy na lepszą wersję tego zdjęcia. Bardzo ciekawe też jest zdjęcie z cmentarza, które kolega Krzysztof zakupił na portalu aukcyjnym. Pokazuje ono kaplicę jeszcze przed przebudową i pogrzeb, orszak pogrzebowy. Można zauważyć, jak bardzo zmieniły się zwyczaje w Garwolinie odnośnie obrzędów pogrzebowych, jak bardzo, że tak powiem, prymitywny był cmentarz, zabrudzony, zaniedbany, że nie było kiedyś takich wystawnych pomników, były żelazne krzyże same. Jest to obraz cmentarza, którego nie zobaczymy praktycznie nigdzie. Dzięki właśnie temu, że ocaliliśmy to zdjęcie, można pokazać innym, że tak to wyglądało kiedyś. Nie jesteście historykami, a portal nie jest komercyjnym. Jak najbardziej, nie jesteśmy z zawodu historykami. Sami codziennie poszerzamy swoją wiedzę na temat historii Garwolina, dowiadujemy się od ludzi ciekawych rzeczy, ciekawych ludzi. Rozmawiamy, staramy się nagrywać wszystkie rozmowy z osobami starszymi, z którymi rozmawiamy. Staramy się uchwycić jak najwięcej ciekawych rzeczy. Tworząc wyjątkowy portal, chcieliście ocalić od zapomnienia cząstkę historii Garwolina, ale też chyba zapisać swoje nazwiska na kartach historii tego miasta. Bardziej nam zależy raczej na zapisaniu na kartach historii Garwolina tych osób ze zdjęć niż nas. Jesteśmy świadomi, że im szybciej nie zaczniemy tego, tym więcej zdjęć może zostać zniszczonych, mniej osób może pamiętać osoby i miejsca ze zdjęć, więc naprawdę czas nas nagli. I tu nie chodzi o sławę, tu chodzi o czas i wygranie z czasem. Właśnie o to. Patronat nad portalem sprawuje znany historyk, doktor habilitowany Zbigniew Gnat-Wieteska. To z pewnością podnosi jego rangę. Czy trudno było namówić taki autorytet do współpracy? Myślę, że nie było trudno namówić pana Zbigniewa na to, gdyż znam się z nim już od kilku lat. Wielokrotnie się wymieniałem z nim doświadczeniami i wiedzą merytoryczną na temat ziemi garwolińskiej. Pan Zbigniew bardzo chętnie
poparł tę inicjatywę i liczymy na jego wiedzę, pomoc w rozszyfrowaniu miejsc, których my tak naprawdę już nie mamy prawa znać. Drugą z osób, która pomogła na początku, była Barbara Witaczyńska, córka fotografa stacjonującego w Garwolinie pierwszego pułku strzelców konnych. Tak, pani Barbara Witaczyńska udostępniła nam kilka zdjęć. Dużo z tych zdjęć jest już szerszej publiczności znane, ale też znajdują się tak zwane perełki, ja to mówię, które nie były jeszcze nigdzie publikowane, za co chcielibyśmy bardzo pani Barbarze Witaczyńskiej podziękować. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony garwolin.org, do przeglądania zdjęć, do wysyłania zdjęć, do komentowania zdjęć. Może akurat państwo kogoś rozpoznają, wasza wiedza będzie nam przydatna do rozpoznania budynku, miejsca, ludzi, którzy się znajdują na zdjęciach, które udało nam się ocalić. Pomysł dwóch młodych ludzi, by dokumentować historię Garwolina, zyskuje coraz więcej zwolenników, którzy poprzez przesyłanie starych zdjęć odbudowują wirtualnie miasto. Garwolin, Waldemar Jaroń, Radio Podlasie.